10 najgłupszych decyzji Hitlera, materiał opracowany na podstawie ciekawostki historyczne.pl Zatrzymanie czołgów przed Dunkierką. Operacja Dynamo to podjęta w czasie trwania kampanii francuskiej udana próba ewakuacji brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego oraz części wojsk francuskich i belgijskich przeprowadzona w dniach 26 maja, 4 czerwca 1940 roku z Dunkierki do Wielkiej Brytanii. Jedyną z tajemnic II wojny światowej jest to, dlaczego Hitler zatrzymał niemieckie siły pancerne. Ponoć Hitler uważał, że Brytyjczycy będą we Francji walczyć do ostatniego naboju. Zawsze twierdził, że gdziekolwiek Anglii postawili nogę, niemal niemożliwe było przepędzenie ich. Ponoć Hitler dostał informację, że teren w rejonie Dunkierki, podmokły i pocięty kanałami, nie będzie sprzyjał operacji wojsk pancernych. W takim terenie okopani i przygotowani do obrony żołnierze alianccy zadaliby Niemcom duże straty, a bitwa o Francję dopiero wchodziła w decydującą fazę. Dodatkowo feldmarszałek Hermann Göring zapewnił Hitlera, że samoloty niemieckie zaminują wody przybrzeżne, aby brytyjskie jednostki pływające nie mogły dostać się do plaż lub zostały zatopione przy brzegu. Tak nie było. Przez to, że Hitler nie zarządził pancernego ataku na plaży pod Dunkierką, Brytyjczykom udało się ewakuować. Atak na Jugosławię i Grecję. Mussolini najpierw sam wkroczył na Bałkany, jednakże Grecy okazali się silniejsi niż się tego Włosi spodziewali, a dodatkowo pomoc militarną zagwarantowali Brytyjczycy. Najlepszą decyzją byłoby wycofanie się, jednak Hitler stwierdził, że pomoże. Kampania okazała się wielkim sukcesem, tyle że opóźniła plany ataku na Związek Radziecki. O co najmniej dwa miesiące, tych dwóch miesięcy zabrakło później Wehrmachtowi, by zdobyć Moskwę przed nastaniem surowej rosyjskiej zimy, atak na Grecję był kluczowym momentem II wojny światowej. Bitwa o Kretę. 20 maja 1941 roku prawie 10 tysięcy żołnierzy siódmej dywizji lotniczej, spadochronowej i szturmowego pułku powietrzno-desantowego należącego do 9. Korpusu Lotniczego zostało zrzuconych w dwóch falach w pobliżu lotnisk i portów na nizinnych północnych wybrzeżach Krety. Opanowanie któregokolwiek z nich miało umożliwić samolotom transportowym 4. Floty Powietrznej oraz improwizowanej flocie desantowej dostarczenie posiłków 5. Dywizji Górskiej oraz czołgów z 5. Dywizji Pancernej. Szturm niemieckich wojsk powietrzno-desantowych na alianckie pozycje został 20 maja przy dużych stratach odparty z dwóch dowodzących nim generałów jeden zginął, a drugi został ciężko ranny. Co w tym wszystkim takiego złego? A to, że Kreta była kompletnie bez znaczenia na tym etapie wojny, a kluczowa była Malta. Gdyby Niemcy byli na Malcie, mogliby wygrać w Afryce Północnej, gdyż to Malta kontrolowała szlaki morskie. Decyzję o ataku na Kretę Hitler podjął wbrew obiekcjom dowódcy i floty niektórych członków naczelnego dowództwa Wehrmachtu. Operacja Barbarossa. To agresja III Rzeszy na Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich w trakcie II wojny światowej. Była to największa i najważniejsza operacja niemiecka w czasie wojny, której klęska zdecydowała ostatecznie o niemieckiej przegranej w całej wojnie. Walki na froncie wschodnim, gdzie realizowano operację Barbarossa, okazały się być jednymi z najbrutalniejszych i najbardziej niszczycielskich bitw II wojny światowej. Uprzedzam komentarze: bitw też jest formą prawidłową, tak samo jak bitew. Sprawdzałem w słowniku. Hitler popadł w antysowiecką obsesję i rozkazał zaatakować Związek Radziecki, mimo że plan został opóźniony o dwa miesiące przez wojnę na Bałkanach, o której wspominałem. I mimo że Niemcy cały czas się tłukli z brytyjczykami. Walka na dwa fronty nie skończyła się dla Hitlera dobrze i fakt, dotarł on pod Moskwę, ale tylko dlatego, że Stalin nie był przygotowany do obrony, bo twierdził, że Hitler nie jest na tyle głupi, żeby wysłać wojska do Rosji przed pokonaniem Anglików. Jednak był i tym samym wykopał sobie grób. Działania w związku radzieckim. Hitler podzielił swoje siły na trzy części. Grupa armii północ miała zdobyć Leningrad, grupa armii środek Moskwę, a grupa armii południe Ukrainę. Siły i środki musiały zostać rozdzielone między trzy kierunki, a zatem nie można było uzyskać decydującej przewagi na żadnym z nich. Dowódcy niemieccy nalegali, żeby armia niemiecka poruszała się w sposób zwarty i pokonała kluczowe miejsca radzieckie, a później rozprzestrzeniła się na Związek Radziecki. Hitler chciał jednak podbić Rosję jedną falą. Oczywiście nie wspomnę o nieprzygotowalności, Niemców do zimy. Polityka wobec mieszkańców Związku Radzieckiego. Mieszkańcy Związku Radzieckiego mieli serdecznie dość władze Stalina i terroru komunistycznego, stąd wielu z nich widziało w Hitlerze wyzwoliciela i liczyli na normalne państwo. Przeliczyli się. Hitler traktował Słowian jak podludzi i nie zamierzał dawać im wolności, a na Ukraińców, Białorusinów, Rosjan i Żydów spadły niebawem krwawe represje, a co za tym idzie, powstały bunty i powstania. Gdyby nie nienawiść Hitlera, uzyskałby on bardzo silnych sojuszników, co mogłoby odwrócić losy wojny. Wypowiedzenie wojny Stanom Zjednoczonym po ataku na Pearl Harbor, Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę Japonii. A nie III Rzeszy. Żaden traktat nie zobowiązywał Niemców do wypowiedzenia wojny USA. Hitler był jednak przekonany, że Waszyngton i tak wcześniej czy później wypowie Niemcom wojnę, i czuł się w obowiązku utrzymać solidarność państw osi. To właśnie skłoniło Roosevelta do wcześniejszych przygotowań Stanów Zjednoczonych do wojny w Europie. Gdyby nie rozmach w wypowiadaniu wojny komu popadnie, być może Amerykanie trafiliby do Europy dużo później, a kto wie, co by się wtedy stało. Bitwa stalingradzka, celem Niemców było zdobycie miasta Stalingrad nad Wołgą, ważnego ze względu na plany zajęcia Kubania i Kaukazu. Tak się mówi, ale wcale to nie było tak ważne miejsce. W rejonie Stalingradu 23 listopada 1942 roku wojska radzieckie zamknęły w kotle 6 armię. Próby odblokowania stalingradzkiego kotła nie powiodły się. Dowództwo 6 Armii odrzuciło propozycję kapitulacji. Bitwa zakończyła się klęską Niemców i olbrzymimi stratami po obu stronach. Uznawana jest za przełomową w działaniach na froncie wschodnim. Na skutek przegranej nad Wołgą Niemcy stracili bezpowrotnie siłę, jaką dysponowali na początku wojny ze Związkiem Radzieckim. Problem jest taki, że Stalingrad miał znaczenie propagandowe. Hitler chciał zdobyć miasto nazwane imieniem Stalina. W rzeczywistości Hitler mógł po prostu obejść to miasto iść na Kaukaz, który był już dużo bardziej ważny pod kątem strategicznym. Pycha Hitlera doprowadziła armię niemiecką do ruiny. Zlekceważenie Bliskiego Wschodu. Opanowanie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu dałoby Niemcom i ich sojusznikom ogromną przewagę, choćby przez dostęp do źródeł Europy naftowej i kontrolę nad całym basenem Morza Śródziemnego. Na atak na Bliski Wschód nalegał m.in. Lis pustyni Erwin Rommel, przywódca wojsk niemieckich w Afryce. Hitler jednak uparł się, że należy przed Bliskim Wschodem zająć Związek Radziecki. Jak to się skończyło? Wiadomo. Gdyby atak poszedł na Bliski Wschód, Afrika Korps zostałby wzmocniony. Być może zdobyłby Bliski Wschód, a wtedy Związek Radziecki byłby osaczony. A tak się nie stało. Błędne użycie dywizji pancernych w Normandii. Siłą, która miała odeprzeć aliański desant na wybrzeżu Francji były doborowe niemieckie dywizje pancerne. Decyzję o ich użyciu zastrzegł dla siebie Hitler, ponieważ on był największym przywódcą w całej Europie. Nie, nie był, tak mu się tylko wydawało akcję w Normandii uważał za uderzenie pozorujące, dlatego nie wydał rozkazu, by dywizje 21. Pancerna i dywizja pancerna SS Hitler-Jungen ruszyły ku wybrzeżu. Gdyby jednak wyruszyły od razu po nadejściu wiadomości o inwazji, prawdopodobnie udałoby się im zniszczyć oddziały desantowe lub zepchnąć je z powrotem do morza. Gdy wreszcie Hitler zrozumiał sytuację, no było już za późno i w taki sposób Niemcy przegrały wojnę. Na szczęście, bo gdyby wygrali to byłoby... Słabo. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejny odcinek. Jakie tematy Was interesują, bądź jakie macie pomysły na konkretne tematy, ponieważ wielokrotnie mi to pomaga w realizacji nowych odcinków, głównie na Światowej Historii, ale na Światowej Dyszce też. Zapraszam Was również na kanał Światowa Historia, gdzie regularnie codziennie dodaję nowe odcinki, a ostatnio wydaje mi się pojawiają się bardzo ciekawe odcinki, które powinny Was zainteresować. Czasami dodaję je w zakładce Społeczność na tym kanale. Zostawcie koniecznie również łapkę w górę i subskrypcję, bo zwiększa to pozycjonowanie kanału, a ostatnio chyba z tym Głównie mam problem, że te filmy nie są pozycjonowane, bo wydaje mi się, że są ostatnio całkiem dobre. Dzięki za obejrzenie do końca. Trzymajcie się. Cześć.